No, minęło parę minut montowania tego prompterka i chciałbym Wam pokazać jakość obrazu przy użyciu tego właśnie ustrojstwa. Można porównać sobie z tym, co było wcześniej. Natężenie światła nie zmieniałem specjalnie, tak żeby było jakieś porównanie. No i sami widzicie, wprawdzie moja żona mówi, że wyglądam lepiej, znikły mi siwe włosy, wyglądam na bardziej opalonego i zdrowszego niż w rzeczywistości. No ale tak według mnie jest troszeczkę za ciemno. No, jakie jest rozwiązanie tego problemu? Cały widz wydaje mi się, że tkwi w lustrze. Zadzwoniłem do wykonawcy, aby zorientował się, czy są jakieś takie lustra bardziej przejrzyste do tego celu. No, jeżeli tak, jestem uratowany. Jeżeli nie, to w sumie nie mam pomysłu, co z tym prompterem dalej robić. No, może służyć jako mebel czy jakieś pudło, tylko gdyby nie to, że te lustra były dość drogie. Pocieszam się tylko tym, że Edison też zniszczył kilkanaście prototypów żarówek, zanim doszedł do tego, co wszyscy używamy, a co Unia Europejska w tej chwili chce nam zabronić używać. Mówię oczywiście o żarówkach powyżej chyba 100 W. Natomiast jeżeli masz jakiś pomysł, gdzie dostać właściwe lustro lub chcesz po prostu skomentować różnicę w jakości obrazu przed i po, to zapraszam na mojego bloga wideomarketing.pl lub po prostu na kanał YouTube Wideomarketing Online. Każdy komentarz lub porada jest w tej chwili dla mnie mile widziana, ponieważ po prostu muszę coś tym fantem zrobić i jakoś przełknąć tą żabę. No niestety zainwestowałem tutaj parę złotych i no, zarobionych wprawdzie wcześniej na wideomarketingu, no ale mimo wszystko no, w tej chwili straconych. Także bye bye, mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia. No, ponieważ jest to jakieś takie ostatnie tegoroczne wideo z wideomarketingu w 2010 roku, życzę każdemu jak najwięcej sukcesów w tej branży, spełnienia jakichś wszystkich marzeń, żeby te filmy wyskakiwały przynajmniej na pierwszą dziesiątkę w Google, nawet nie mówiąc o pierwszych miejscach. Także bye bye, mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia. Także jeżeli ktoś będzie mnie dzisiaj oglądał, to proszę tam jakiś mały toast za Pana Darka wypić. Oczywiście albo dobrej wódki mocnej zmrożonej, albo szampana bezalkoholowego. Czyli bye bye, Darek Kraśnicki z Wrocławia.